A jeszcze taka moja uwaga praktyczna, która może się przydać, miejmy nadzieję, że się przyda. Co do pomiaru pozycji i kalibracji osi narzędzia, jeżeli Państwo chcecie dokładniej ustawić tę pozycję, to proszę nie zwracać uwagi na drganie tego elementu świadczące o tym, że dotknęliśmy już przedmiotu, tylko wykorzystajcie taką starą sztuczkę związaną z lampami, które znajdują się w warsztacie, a najczęściej takie właśnie są. Tutaj mamy maszynę, która ustala pozycję do trzech miejsc po przecinku, więc ja pokażę, na co zwrócić uwagę, tak? Jeżeli zmniejszamy odległość do mierzonego elementu i w końcu go dotkniemy, no to jest oczywiste, że wałeczek pomiarowy rozsunie się, no właśnie w ten sposób, tak? I część osób ustawia na tej pozycji, a ja troszeczkę robię to inaczej. Zwracam uwagę, proszę zwrócić uwagę tutaj na te światła odbite, które znajdują się w tym miejscu. Dzięki obserwacji tych świateł możemy ustalić pozycję znacznie bardziej precyzyjnie. To jest no, prawie do trzech miejsc po przecinku. Widzę, jak te światła się rozjeżdżają wzajemnie i wtedy mogę ustawić jakby na takiej podziałce wzorcowej. Także ta sztuczka może się przydać, bo czasami to działa. No i mamy pozycję koordynatu maszynowego do zapisania.